Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Damian, jestem twórcą projektu Find Yourself. To jest kanał na YouTubie poświęcony rozwojowi świadomości. Swoje przygody z rozwojem świadomości, z kwestią duchowości i w ogóle poszukiwaniem siebie, bo tak naprawdę wydaje mi się przynajmniej, że o to tutaj chodzi, rozpocząłem w wieku 17 lat. Jako taki, powiedzmy, młody dzieciak, tak, bo w wieku 17 lat to raczej nie jest żadnym zaskoczeniem, że w głowie mamy różne pomysły, różne idee, poszukujemy tożsamości, więc w pewnej kwestii nie wiemy tak naprawdę, co tutaj robimy, gdzie idziemy, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. I wydaje mi się, że ten proces poszukiwania siebie trwa później przez całe nasze życie. Dlaczego mówię tutaj o kwestii wieku, o tym byciu 17-latkiem? W moim życiu wydarzyło się wiele różnych doświadczeń, które totalnie odmieniły sposób mojego patrzenia, funkcjonowania, widzenia świata. Myślę, że poniekąd wy również mieliście tego typu doświadczenia. Doświadczenia, które zmieniają perspektywę, zmieniają percepcję, zmieniają osobowość, zmieniają punkt widzenia, zmieniają kierunek, w jakim podążamy w życiu. I to, co jest najlepsze w tego typu doświadczeniach, to jest to, że często się w ogóle ich nie spodziewamy, a tym bardziej efektów, jakie mają te doświadczenia na nasze życie. Podam wam tutaj taki przykład. Ja przez całe moje dzieciństwo byłem otyły, byłem bardzo otyły. Miałem całą masę kompleksów z tym związane. Poczucie niskie poczucie wartości, poczucie wstydu, problemy z potliwością, powiedzmy też z atrakcyjnością, bo gdy jest się troszeczkę większym od swoich rówieśników, to te kwestie interakcji społecznych są dość mocno stłumione, są dość mocno zepchnięte na dalszy tor. I o ile ktoś nie weźmie się za siebie i w pewnym momencie nie powie sobie, dobra, ej, pracujemy nad sobą, wychodzimy ze strefy komfortu, może czas nauczyć się siebie, nauczyć się tego, jak funkcjonują ludzie, jak funkcjonujemy jako ludzie razem, wspólnie, to wydaje mi się, że po części można przez wiele, wiele, wiele lat, dekad siedzieć w tej swojej strefie komfortu, poniekąd męczyć się ze sobą i nigdy tak naprawdę nie odnaleźć odpowiedzi na fundamentalnie egzystencjalne pytania. Przynajmniej tak to widzę teraz z perspektywy czasu, nawet łatwiej jest mi o tym mówić, ale gdy, powiedzmy, byłem tym młodym nastolatkiem, to zastanawiałem się, o co tutaj w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? I wydaje mi się, że wszyscy zadajemy sobie te pytania. Tylko to, co doszło do mnie, to, co trafiło do mnie, do mojej głowy, to jest to, że szkoła niekoniecznie uczy mnie tego, jak żyć. Szkoła nie uczy mnie, jak myśleć o sobie. Szkoła nie uczy mnie, jak czuć siebie, jak mieć te wszystkie społeczne interakcje, na których mi zależy. Szkoła nie do końca przygotowuje mnie do życia. I w pewnym momencie postanowiłem, że rzucę wszystko na jedną kartę i zacząłem proces odchudzania. Proces, który trwał dość krótko, bo to był już moment, kiedy ja byłem dość radykalny w swoim życiu. Wcześniej próbowałem różnych sposobów, metod odchudzania, na przykład byłem na takim dwumiesięcznym turnusie odchudzającym w Kudowie Zdroju, może ktoś z was kiedyś słyszał, kojarzy. Świetny turnus, mega wiedza, mega umiejętności, tylko tam nadal cała struktura była oparta na te stare schematy typu no, jedz mniej, ćwicz więcej, wszystko będzie zajebiście dobrze. No nie do końca, bo za każdym razem, gdy wychodziłem z tego typu turnusu, odbijało się to na mnie efektem jojo, czyli po jakimś czasie moja waga wracała do normalności. Poza tym nie zmieniałem siebie. Ja przez chwilę traktowałem siebie, powiedzmy, jak maszynę, którą mogę kontrolować, ale potem wracałem gdzieś do starych nawyków i no, ta waga się odbijała zawsze w drugą stronę ponownie i wracałem po prostu do starej sylwetki. I to tak się ciągło latami, latami, latami. Mówię tutaj z perspektywy czasu, tak mówię, od takiego nastolatka, powiedzmy 8 lat, 12 lat, 15 lat, aż do wieku 17 lat, kiedy stwierdziłem, a pierdolę, rzucam wszystko na jedną kartę, ja sobie schudnę. Zafascynowałem się kwestiami dietetycznymi od strony bardzo technicznej, bo próbowałem wcześniej różnych diet, takich związanych z odchudzaniem i to były diety typu...
jedz naprawdę super dużo mniej, jedz tylko białko. Pewnie kojarzycie tego typu diety, pewnie nawet macie większą wiedzę na temat tych diet niż ja, bo w sumie no ja traktowałem to dosyć powierzchownie. Zależało mi po prostu na efektach. Byłem skupiony na efektach, nie skupiony na transformacji wewnętrznej, na takiej długofalowej zmianie nawyków, tylko po prostu na efektach. No i trafiłem na temat liczenia kalorii. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich najprostszych sposobów dla ścisłego umysłu, jak można kontrolować swoją sylwetkę. Wystarczy jeść mniej niż twoje ciało potrzebuje, chudniesz, nie? Prosta matematyka. Wydatkujesz ileś tam kilokalorii w ciągu dnia. Jak będziesz jadł 500 kilokalorii mniej, no to w przeciągu tygodnia schudniesz pół kilo, w ciągu dwóch tygodni kilogram, w ciągu miesiąca 2 kilogramy. No spoko, nie? No i tak się zafascynowałem tym, że pomyślałem, dobra, no to co jeżeli będę jadł 1000 kilokalorii mniej w ciągu dnia? Co jeżeli będę jadł naprawdę bardzo mało, po prostu, żeby szybciej schudnąć? No i tak, stosując już pewnego rodzaju głodówkę, bo w pewnym momencie zacząłem jeść i nawet 400-500 kilokalorii, co prawdopodobnie większość z was wie, że jest naprawdę bardzo mało. Pomijam tutaj kwestię bretarian i bretarianizmu, o czym zresztą będziemy sobie później rozmawiać. No dla mnie było to dosyć hardkorowe. W ciągu pół roku schudłem około 40 kg. No to mogło być troszeczkę szybciej, troszeczkę później, bo już z perspektywy czasu nie mam jakichś takich w głowie określonych akcji, decyzji, które podejmowałem i w jakim czasie to się odbyło. To po prostu było bardzo szybko. Po prostu z takiego otyłego nastolatka, który ważył 96 kg, zacząłem ważyć tych kilogramów 52. Jak można się domyślać, no to jest ucięcie wagi ciała o połowę prawie, co przy moim wzroście, czyli 1,68 m, co nie jest jakimś super wynikiem, tak? No mimo wszystko gdzieś ten rozkład masy ciała tutaj jest, no to była dosyć radykalna dla mnie zmiana. O ile zmieniłem swoje ciało fizyczne, no muszę wam powiedzieć, no to jest tak, przez całe życie jesteś jak piłka i w ciągu kilku miesięcy jesteś już jak chudy patyk, nie? Kiedy przez całe swoje życie nigdy nie miałeś doświadczenia siebie jako osoby szczupłej, tak, taka radykalna zmiana to jest tak jakby, nie wiem, jakbyś się urodził na nowo, nie? I nagle masz taki mindfuck, o kurwa, to kim ja jestem, co ja tutaj robię? Dlaczego tak się czuję ze swoim ciałem? Ono jest jakieś takie inne, dziwne, takie nawet może nie moje, nie? Takie, no właśnie, jakie? I w pewnym momencie zacząłem, obserwując swoje własne ciało, dostrzegać, że to, kim jestem, to jak się czuję, jest troszeczkę inne od tego, co ludzie mi powiedzieli. I to był moment przełomowy w moim życiu. Ja uważam, że to był moment, kiedy rozpoczęły się tak naprawdę moje duchowe poszukiwania, tak już na głębokości takiej pewności, że wiedziałem, że już po prostu nie wrócę do starego Damiana, że zajdzie we mnie jakaś radykalna zmiana już totalnie. Tylko ja nie wiedziałem, co to jest, co to będzie i na czym to będzie po prostu polegać. Poza tym pojawił się w mojej głowie taki problem, w moim życiu taki problem, nie wiem, jak mogę to nazwać. Zacząłem czuć się po prostu źle. Byłem szczupły, osiągnąłem swój cel, po prostu, ale czułem się źle. Czułem się słaby, czułem się zmęczony, czułem, że miałem wahania nastroju, takie dosyć ekstremalne. Nie wszyscy o tym wiedzą, bo wiedziała o tym praktycznie tylko jedna bliska mi osoba. Potrafiłem z takiego poczucia smutku i takiego doła nagle wpaść w totalną radość i ekscytację. Byle czym. No ja sobie to na tamtą chwilę tłumaczyłem tym, że po prostu mój układ nerwowy był dość wyzerowany i ja wtedy nadal mało jadłem i każda większa ilość jedzenia, jaką spożyłem, po prostu dawała mi kopa i przez chwilę czułem się po prostu lepiej. Z tym, że ja nie miałem wtedy takiej dojrzałości, nie miałem wiedzy przede wszystkim, nie miałem żadnego prowadzenia. Byłem takim dość radykalnym indywidualistą, zresztą nadal jestem i wciąż nad tym pracuję, bo uważam, że o ile indywidualizm jest piękny, jest cudowny, to w kwestiach interakcji społecznych czasami jest ograniczający, bo nie bierzemy pod uwagę innych ludzi, a za bardzo skupiamy się na sobie. Ale powracając, zacząłem czuć się po prostu źle, zacząłem wpadać w tego doła coraz bardziej
I w pewnym momencie zacząłem mieć takie poczucie, że chyba mam zaburzenia odżywiania. Chyba mam anoreksję, bo tak naprawdę ciągle obsesyjnie kontroluję to, ile jem. Ciągle martwię się o swój własny wygląd, boję się, że przytyję. Boję się odrzucenia, jak cholera. Boję się, co inni o mnie powiedzą. Ja nie chcę być gruby. Chcę być piękny, chcę być cudowny, chcę być podziwiany. Oczywiście nie zwerbalizowałem sobie tego tak bezpośrednio do mojej głowy. To były raczej przebłyski uczuć, myśli, jakiegoś tam poszukiwania siebie, bo mówię, wiek 17 lat to jest, wydaje mi się, tak przynajmniej, że to jest wiek takich ostrych poszukiwań swojej własnej tożsamości, gdy obserwujemy ludzi dookoła siebie, zaczynamy zastanawiać się, dlaczego oni zachowują się tak, a nie inaczej, czy my może powinniśmy być tacy sami. Czy może powinniśmy robić coś innego, nie? To jeszcze w kwestii tego, jak się jest w liceum, technikum, pojawiają się narkotyki. Może gdzieś tam pierwsza miłość i pierwszy seks. Więc życie tak naprawdę zaczyna się kształtować. Szczególnie, gdy mamy już 18 lat, możemy podejmować pierwsze odważne, samodzielne decyzje. No, świat do nas należy, nie? Nagle sobie uświadamiamy. Czas mijał. To już było gdzieś koło 6-7 miesięcy po tym, jak ja schudłem, ja się czułem nadal źle. Zacząłem mieć zawroty głowy i stany omdlenia. Zdarzyło mi się raz omdleć na zajęciach w szkole. Drugi raz już mi się to nie zdarzyło, bo już po prostu nie zdążyłem. Zostałem zawinięty do szpitala i tam, najpierw w Wałbrzychu, później czułem się nadal źle, to trafiłem do Wrocławia. Nie będę wam tutaj zdradzał szczegółów, po prostu droga przez szpitale jest ciekawa. Kto doświadczył, ten wie. We Wrocławiu zrobiono mi kompleksowe badania. Też nie będę wam zdradzał szczegółów, bo w większości nie pamiętam. No ale decyzja była jednomyślna. Damian, musisz mieć wszczepiony stymulator serca. W wieku 18 lat, no był to trochę mindfuck w mojej głowie. Poniekąd trochę nawet pobudziło to mój narcyzm. Mówię, o zajebiście, to teraz będę miał metalową puszkę w klatce piersiowej, będę mógł opowiadać potem innym, jaki jestem wyjątkowy. Ale to nie były takie myśli, wiecie, stricte skoncentrowane na tym. To był raczej taki przebłysk, bo potem pojawiło się coś innego. Uczucie, że to ja podejmuję tą decyzję, decyzję, która będzie później przez całe moje życie ze mną i że w zasadzie nie wiem, czy dobrze robię, tak radzą lekarze. Rodzina zresztą chciała dla mnie jak najlepiej, więc raczej popiera moją decyzję w tą stronę. No ja miałem rozpierdol w głowie, bo nie wiedziałem, czy ja robię dobrze, nie wiedziałem, czy to jest ta decyzja. No ale koniec końców zgodziłem się, stymulator został wszczepiony, wyszedłem ze szpitala i wtedy przez jakiś okres miałem takie poczucie, że to ma jakiś większy sens. Ja w tym szpitalu przesiedziałem około w sumie 2 miesiące, raz z jednego do drugiego. Może teraz kłamię, może to było krócej, z jakimiś tam przerwami. No ale to był taki, to było dla mnie takie limbo, nie? Taka przestrzeń, w której zderzyłem się ze sobą, z taką totalną samotnością. Oczywiście pojawiły się tematy egzystencjalne, bo jestem dosyć sentymentalnym egzystencjalistą w tych kwestiach. Lubię te tematy poruszać w dyskusjach z znajomymi, z przyjaciółmi. Po prostu to lubię. Uważam, że to ma bardzo głęboką, transformującą moc, która uczy nas tego, jak bardzo jesteśmy krusi, jak nasze życie jest krótkie, jak bardzo zawracamy sobie głowy pierdołami, zamiast skupiać się po prostu na rzeczach, które są dla nas ważne i istotne. No z tym, że te rzeczy ważne i istotne dla nas odkrywamy przez całe życie, więc tak na dobrą sprawę nigdy do końca nie wiemy, w jakim miejscu jesteśmy i gdzie życie nas pokieruje dalej, nie? My po prostu zakładamy sobie coś. No ale powracając. Po powrocie z tego szpitala stwierdziłem, rzucam wszystko ponownie na jedną kartę i zacznę lepiej dbać o siebie. Wcześniej zrobiłem to wszystko tak głupio, bezmyślnie, teraz zacznę lepiej dbać o siebie. Zacząłem uprawiać sport. Wcześniej nie ćwiczyłem, gdy się odchudzałem, po prostu schudłem i byłem jak chudy patyk, nawet bez mięśni, nie? Więc zacząłem uprawiać sport, zacząłem jeździć na rowerze, zacząłem ćwiczyć na siłowni, którą zbudowałem się w pokoju. Zacząłem czuć się lepiej. To, co mi się nie podobało, to to, że zacząłem palić papierosy, z powodu którego zacząłem czuć okropne poczucie winy, poczucie wstydu. Tylko jak to się stało, że zacząłem palić papierosy? Po prostu po powrocie ze szpitala poczułem bardzo silną potrzebę identyfikacji z jakąś grupą. Jako że chodziłem do technikum profilu logistycznym w Wałbrzychu, świetne technikum swoją drogą, poznałem
wspaniałych ludzi, którzy naprawdę stali się moimi przyjaciółmi, żeśmy się wspierali, umacniali, razem imprezowali, no super. No jak to w każdej szkole, jak to w każdej szkole średniej, była palarnia, nie? No, a jak to na palarni ziomo z ziomem się zawsze dogada, papierosa poda, no jest tam taka specyficzna, specyficzna więź, taki specyficzny klimat, no i rozkminiłem, że chodzę na tą palarnię, mam jakąś grupę, no i zacząłem z nim palić papierosy. No i tak pracując nad sobą, nagle zdałem sobie sprawę z kolejnego smoka. Cholera, ja czuję okropny niepokój. Okropny niepokój, okropny lęk, w dalszym stopniu wstyd, dalej się pocę, jakby nie wiem nawet dlaczego, chcę nad tym dalej popracować. Interesowałem się już wtedy rozwojem osobistym, z tym, że z mojego punktu widzenia teraz, jak tutaj stoję i myślę o tym wszystkim, to mam takie wrażenie, że kwestie rozwoju osobistego w tak młodym wieku są dosyć nad wyraz mocno wyolbrzymione, w sensie, że obiecywany jest nam sukces większy niż w rzeczywistości jesteśmy w stanie osiągnąć, przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, jak ktoś ma talent, pasję, dyscyplinę, potrafi ciężko pracować, to wydaje mi się, że nawet w młodym wieku może dużo rzeczy osiągnąć. No ja w tamtym czasie czytałem dużo książek rozwojowych, sukces, osiąganie celów, samorozwój, poszedłem na studia. Cieszyłem się z tego, że pracuję nad sobą, że mam jakieś tam efekty. Mówię jakieś tam, bo to jest naprawdę kwestia relatywna. No ale zacząłem czuć jakiś niepokój, nie? Dalej to poczucie, nie jesteś wystarczająco dobry, musisz zapieprzać dalej, musisz się starać, być jeszcze lepszy. Oczywiście szedłem za tym tokiem myślenia, pracowałem nad sobą, uczyłem się, studiowałem, ćwiczyłem na siłowni, jakieś tam cele sobie wyznaczałem i realizowałem powoli. Mówię powoli, bo teraz mam całkowicie inne podejście do tego. No, ale powracając, czując ten niepokój, ten lęk, zacząłem szukać rozwiązań na to. Najpierw tam bawiłem się hipochondrii. Mówię, no, stary, masz nerwicę lękową. Pierwszy artykuł w internecie, oczywiście co? Czytasz, autosugestia do głowy, to co przeczytasz, to jest twoje, nie? Kto kiedyś doświadczył czegoś takiego, że czytając jakąś informację, nagle miał wrażenie, że ma problem dzięki tej informacji. O, dzięki. Także wiecie, jak to jest. Po prostu czytasz, nagle se wkręcasz. Problem, który nie istnieje, nagle dotyczy ciebie, nie? No. Ja już wtedy miałem też kontakt z moją panią kardiolog w Wiedlinie. Taki lekarz pierwszego kontaktu. Bardzo fajna, sympatyczna kobieta. Też swoją drogą, mając z nią kontakt, uświadomiłem sobie, że jak ma się styczność z lekarzem, który jest bardzo empatyczny, taki, który daje ci poczucie, że cię rozumie, to jest naprawdę świetna sprawa, nie? Naprawdę, złoto. Złoto. I tak, studiując, uświadomiłem sobie, zacznę robić to, czego się boję w życiu najbardziej. Pokonajmy lęk przed śmiercią. No bo w sumie, jak pokonam lęk przed śmiercią, to co mnie dalej może tutaj, nie wiem, triggerować? Czego ja mam się dalej bać? Co może na mnie czekać? Jako, że przez całe moje życie byłem taki grzeczny dzieciak, nie? Przeskrobałem nic wielkiego, dobrze się uczyłem, przez całą podstawówkę miałem czerwony pasek, w technikum też czerwony pasek, stypendium, wszystko wyskilowane, perfekcjonista na maksa. To będąc na studiach, uświadomiłem sobie, że to mi nie daje szczęścia. Ja po prostu siedzę, zapieprzam, męczę się. Poza tym, kto był na studiach, ten wie, jak często studia potrafią być chaotyczne. Co innego na wykładach, co innego na ćwiczeniach. Uczysz się na egzamin, potem kumpel z ławki obok ma lepsze oceny od ciebie, ty się wykułeś na blachę, on miał po prostu ściągę z informacji, które starszy kolega mu pożyczył. Co było dość deprymujące dla mnie, bo po raz pierwszy miałem styczność z tak okropnym poczuciem niesprawiedliwości i zacząłem wątpić w to, czy w ogóle jest sens się uczyć, nie? Gdzieś tam miałem, nie powiem, że wyprany mózg, że warto się uczyć, bo po prostu lubię się uczyć, uwielbiam naukę. Poza tym posiadanie bardzo wysokich ocen, no jest mega satysfakcjonujące. To jest naprawdę uczucie dumy ogromnej. No i naprawdę poczucie, że jesteś zajebisty po prostu, nie? To jest fajne. No ale będąc na tych studiach, zacząłem właśnie tak kminić. Dobra, no to co tu można jeszcze zrobić, nie? Gdzieś tam jakichś narkotyków wielkich nie brałem, gdzieś tam marihuana się popalało. Te papierosy. To Damian wpadł na genialny pomysł. Weźmy LSD.
Już zacząłem interesować trochę duchowością, medytacją, tematami niedualności. Może ktoś z was kojarzy, no duality, advaita. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich najbardziej wpływowych nurtów duchowych z Indii, który wchodzi tutaj do nas, do Europy. Coraz bardziej staje się powszedny ze względu na tą czystość myślenia i jasność przekazu. Taką bezpośrednią jasność na temat tego, czym jesteś, kim jesteś. Jako Brahman, jako Atman, jako niepodzielna jaźń, jako kosmos, tak? Jesteśmy tutaj wszyscy kosmosem, który doświadcza sam siebie. I wziąłem to LSD. Trip był cudowny, piękny. Nie będę wam zdradzał szczegółów, bo to nie jest tak do końca istotne w tej chwili. To, co ten trip mnie nauczył, to jest to, że ja mogę kochać siebie. Mogę kochać siebie, po prostu mogę kochać siebie, nie? Teraz jak to mówię, to się cieszę i w sumie to mam taką radość, nie? Ale wtedy to było dla mnie nie do pomyślenia. No, możesz kochać siebie, po prostu. Po prostu możesz kochać siebie. To było dla mnie radykalnie rewolucyjne doświadczenie. Po tym już nic nigdy nie było w moim życiu takie samo po raz kolejny, nie? Mógłbym powiedzieć, że to jest takie drugie moje doświadczenie radykalnej przemiany osobistej. Po tym doświadczeniu oczywiście miałem pewnego rodzaju oświeceniowy urlop miodowy od życia, od egzystencji. Kto miał kiedyś urlop miodowy po kwasie? Mam tutaj na myśli takie doświadczenie, w którym mamy wywalone na wszystko i po prostu cieszymy się walić obowiązki, walić uwarunkowania, po prostu jesteśmy jednością, bawimy się dobrze. Ja również bawiłem się dobrze, nadal bawię się dobrze, ale od tamtej pory powiedzmy troszeczkę inaczej. Studiowałem wtedy, więc miałem troszeczkę takich zajęć związanych ze studiami. Mieszkałem z rodzicami w takim domku jednorodzinnym z ogrodem. Zawsze było coś do roboty. Kto mieszka w domku jednorodzinnym, tym kojarzy. Zawsze jest coś do roboty, coś trzeba przyciąć, przenieść, pozamiatać. No więc miałem troszeczkę więcej czasu, tak? Miałem dużo czasu, nie miałem jakichś obowiązków, nie pracowałem. Miałem stypendium, więc w sumie miałem całkiem sporo czasu i zastanawiałem się, co ja mogę zrobić więcej, co ja mogę zrobić dalej, kim mogę się stać. Trafiłem wtedy na książkę Mateusza Grzesiaka, Sukces i zmiana, genialna książka, polecam. Książki Mateusza Grzesiaka są zdecydowanie dużo lepsze niż jego wykłady na YouTubie, więc jak ktoś jest zainteresowany, to polecam, naprawdę mądra myśl, dużo można się nauczyć. W tej książce było takie ćwiczenie wymyśl siebie i tam była taka wizualizacja na przestrzeni czasu, jakbyś miał włożyć siebie w ramy, co będziesz robił za rok, za dwa lata, za pięć lat, za dziesięć, za dwadzieścia, za trzydzieści, za czterdzieści, za pięćdziesiąt. Jaką osobą chciałbyś się stać? Co będziesz robił? Jak będziesz myślał? Z jakimi osobami będziesz się spotykał? Gdzie będziesz pracował? Jaki będziesz miał wpływ na świat? Zrobiłem to ćwiczenie, wizualizując sobie wszystko. W tamtym okresie chciałem być coachem. Chciałem uczyć ludzi, jak żyć. Przede wszystkim chciałem sam się uczyć, jak żyć, nauczyć, jak żyć, albo przynajmniej posiąść pewnego rodzaju mądrość czy wiedzę, jak żyć. Co ja chcę zrobić z tym życiem? Jak się okazało później, odnaleźć odpowiedzi na te pytania jest dużo trudniej, niż się wydaje, a wydaje mi się, że nawet będąc takim coachem profesjonalnym, nie jestem profesjonalnym coachem, chciałem być, ale nie jestem w tej chwili, to nawet będąc takim profesjonalistą, to trzeba mieć cały czas w głowie to założenie, że każdy z nas cały czas odkrywa siebie, więc wszystkich odpowiedzi raczej od razu mieć nie da. To na co wpadłem po tych doświadczeniach, to jest to, że one mnie zainspirowały, żeby zacząć medytować, żeby głębiej zainteresować się duchowością. Zacząłem czytać książki Eckhart Tolle, Anthony de Mello, słuchać wykładów Alana Wattsa, wszystkich większych takich mistyków, przynajmniej z mojego punktu widzenia, przestudiowałem. To, na co wpadłem później, to jest dawaj, weź LSD jeszcze raz, tym razem sam, przełamiesz ten lęk jeszcze bardziej. To nie była racjonalna decyzja, słuchajcie. Ja już wtedy sobie uświadomiłem, że w życiu kierujemy się bardziej emocjami niż logiką, a gdy próbujemy temu zaprzeczyć albo się tego wyprzeć, no to troszeczkę tak, wydaje mi się, oszukujemy siebie. Wziąłem tego kwasa drugi raz, przeżyłem tripa, zszedłem w cudzysłowie na ziemię i kolejnego dnia odruchowo chwyciłem za kamerę i nagrałem pierwsze swoje wideo na YouTube. Stworzyłem kanał Project Find Yourself i opublikowałem pierwsze swoje wideo na YouTube. To było dla mnie niesamowite doświadczenie, bo znowu miałem takie poczucie, że
otworzyły się przede mną nowe drzwi. Ja coś teraz będę robić ze swoim życiem, więc to jest mega ekscytujące. To jest mój osobisty projekt, więc mogę się na maksa zaangażować. Poza tym to też jest moja wizja, więc mam co robić ze swoim życiem, nie? To było bardzo ciekawe doświadczenie. Wtedy zacząłem zwracać uwagę bardziej na to, że to szukanie siebie idzie razem w parze z tworzeniem siebie i że w zasadzie nie da się mieć jednego bez drugiego. Że szukając siebie i tworząc siebie z mojego punktu widzenia, wejdziemy w pewnym momencie, będziemy i tak w tym samym miejscu. Bo o ile tworząc siebie, wyobrażamy sobie pewne koncepcje w głowie, planujemy, angażujemy się w różne aktywności, to i tak koniec końców później, angażując się w te aktywności, uczymy się tego, kim jesteśmy. Poprzez te aktywności też wchodzimy w proces, samodoskonalimy i w ten sposób się uczymy o sobie. To jest dla mnie to szukanie siebie. To jest właśnie nauka przez proces, a tworzenie siebie to jest wyobrażenie sobie jakiegoś celu. Robiąc projekt, tak? Robię go już 6 lat, więc już całkiem nieźle mi to wyszło. Przynajmniej w kwestii zaangażowania i nieodpuszczania. Nauczyłem się, jak mało wiem o sobie znowu. Jak mało wiem o ludziach znowu. Jak wiele jeszcze czeka mnie w życiu znowu. To, co było dla mnie niesamowicie zaskakujące, to jest to, że przez internet możemy poznać ludzi, którzy mogą odmienić nasze życie. I to mogą być ludzie, w życiu byśmy nie założyli, że tacy ludzie istnieją. Ludzie podobni do nas, ludzie o podobnych wartościach, ludzie o podobnych doświadczeniach. Mówię podobnych, bo nikt z nas nigdy nie jest taki sam, więc w pewnych kwestiach możemy się różnić. Możemy różnić się poglądami, doświadczeniami, osobowością, wiekiem. Ale to w zasadzie nie ma znaczenia, bo gdy poznajemy takich ludzi podobnych do nas, w cudzysłowie, którzy rezonują, którzy po prostu są sobą, tak jak my jesteśmy sobą, i to się jakoś bezwysiłkowo, bezwarunkowo zadziewa, to mam takie poczucie, że nie jesteśmy sami. To nie jest to, że ta droga, ta ścieżka dotyczy tylko nas, że jesteśmy sami, że tylko my mamy problemy, tylko my mamy jakieś tam zagwozdki, kłopoty, trudne doświadczenia. Odkrywamy to, że inni również tak doświadczają życie, że każdy z nas ma jakąś wojnę w głowie, tak? Jakąś walkę, która się podejmuje. Walczy. Albo wygra, albo się podda. W zasadzie uważam, że czy wygrana, czy to poddanie się i tak kończy się tym samym. Czyli taką głęboką akceptacją siebie. Nie wiem, też po części można powiedzieć duchowym doświadczeniem mistycznym, aczkolwiek o tych duchowych doświadczeniach mistycznych to może jeszcze trochę opowiem później razem z Darkiem. Ale jeżeli mowa już o tych ludziach, których poznałem, którzy też odmienili moje życie, to jest tutaj właśnie ze mną Dariusz Stoczyński, z którym później będziemy też tutaj na scenie wspólnie opowiadać. Robiąc ten projekt, czyli nagrywając filmy, zacząłem dużo się uczyć przede wszystkim, bo zwróciłem uwagę, że im więcej tworzę, im więcej gadam do tej kamery, mówiąc kolokwialnie, tym więcej potrzebuję mieć wiedzy, czy pewnego rodzaju inspiracji, żeby mieć o czym gadać. I zwróciłem uwagę na to, że w zasadzie to z pustego nie da się nalać, nie? Że większość moich koncepcji, większość moich myśli, może przynajmniej jakichś tam sposobów nauczania czy myślenia, nie pochodzą bezpośrednio ode mnie. Są pewnego rodzaju konceptami, które ja pożyczam od innych ludzi, od innych nauczycieli, od innych twórców. Ja to po prostu mielę, transformuję i wrzucam z powrotem do kolektywu na swój własny sposób. To, czego się nauczyłem, to, że raczej nie da się tego pominąć. I że ucząc się z doświadczeń innych ludzi, często możemy zdecydowanie przyspieszyć nasz rozwój. I w pewnych kwestiach nawet nie da się tego pominąć. Nie da się pominąć kontaktu z drugim człowiekiem. Nie da się pominąć tego, że potrzebujemy siebie nawzajem. Nie da się pominąć tego, że potrzebujemy tego wsparcia. I nie da się pominąć tego, że każdy człowiek ma bardzo podobne potrzeby, choć może realizować je inaczej. Ja zacząłem pracować z klientami indywidualnymi. Z początku nazywałem to coachingiem, ale potem, gdy poznałem osobę, która zna się na coachingu, to stwierdziłem, że może lepiej nie będę nazywał siebie coachem, bo to jest naprawdę mega, dość wyraźne twierdzenie być coachem, coaching. Zdecydowanie jest to mocniejsze słowo niż się wydaje na początku, szczególnie dla osób, które nigdy nie miały styczności z coachingiem. To jest naprawdę niesamowite narzędzie transformujące. No jest wiele różnych książek, dokumentów na ten temat. No jest przede wszystkim metoda pracy z umysłem, żeby stworzyć swoją własną rzeczywistość czy samorealizować się w życiu. Więc zacząłem nazywać się po prostu konsultantem, twórcą, mistykiem.
tą rolę, jaką sobie przydzieliłem, no ja mam okropną trudność w przydzielaniu sobie roli, bo ja nie potrafię siebie nazwać, w tej chwili nawet nie potrafię siebie określić. Po części nawet mam poczucie, że ja nie mam tożsamości i że w zasadzie to nie jest mi ona potrzebna. Cieszę się, że jestem w takim miejscu jak tutaj, bo wydaje mi się, po części to czuję, że jesteście w stanie to zrozumieć. I to, czym chciałem się z wami podzielić, to jest moja własna historia, moje własne doświadczenie, żeby może po części te osoby, które są na podobnej drodze, umocnić w tym, w czym jesteście, a osoby, które gdzieś szukają, może żeby się zainspirowały, może wyciągniecie z tego coś dla siebie, coś wartościowego, coś, co da wam jakąś wskazówkę, insight, kierunek, który chcecie przyjąć. Pracując z klientami, uświadomiłem sobie przede wszystkim to, że przyciągam takich klientów bardzo podobnych do mnie, czyli bardzo z podobnymi problemami, z podobną osobowością, z podobnym stopniem otwartości, tak samo wrażliwych. I to było niesamowite doświadczenie. Ja mam przyjaciela Michała Kucnera, on również zajmuje się podobnymi kwestiami co ja. Nie nagrywa kanału na YouTube, a powinien, bo mam też dużo wiedzy i mądrości do przekazania i często go namawiam do tego, żeby otwarcie się dzielić swoim własnym doświadczeniem. No i wspólnie doszliśmy do wniosku, że jakoś tak kosmos działa, że podsyła nam takich klientów, których my potrzebujemy, a dla tych klientów po prostu my się pojawiamy, tak, bo oni też nas potrzebują. To jest cudowna wymiana, która uczy nas wszystkich. Życie jest dość szerokie. Samo pojęcie życia jest dość ogólnym abstraktem, na które, żeby je wyjaśnić, potrzebowałbym pewnie z 40 lat poświęceniu filozofii i rozkminianiu natury myśli, gdzie pewnie doszedłbym i tak do natury niesubstancjonalności myśli samej w sobie i doszedłbym do wniosku, że jest to absolutnie bez sensu wyjaśniać życie. Zresztą już to zrobiłem, więc mówię tutaj ogromnymi skrótami myślowymi. Pracując z klientami, zacząłem dostrzegać, że oni są dla mnie jak lustro, oni mnie dużo uczą. Założyłem grupę na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością, zaraz po tym, jak też zrobiłem pierwsze spotkanie z widzami projektu, co też było super doświadczeniem, poznać ludzi, którzy cię oglądają, nie? Ty siadasz i gadasz do kamery, jesteś w swoim świecie, totalnie zamknięty, bo nagrywanie po części jest dość takim solipsystycznym zjawiskiem, idealistycznym. Wszystko dzieje się w twojej głowie, ty projektujesz pewne założenia tego, jak myślą inni ludzie, jak się zachowują, czego mogą potrzebować. Dzielisz się przede wszystkim sobą, swoim własnym doświadczeniem, więc jakaś tam nutka egoizmu też w tym jest i nie da się tego uniknąć, tak? Tego indywidualizmu. No ale jest to dość izolujące doświadczenie, takie izolująca sprawa, robota, tak? Nazywam to też robotą do wykonania, jaką mam, jaką wykonuję. Poznając tych ludzi, uświadomiłem sobie, wow, to są żywe, cudowne istoty, które tak samo jak ja poszukiwały, tak samo żyją. Tak samo mają różne doświadczenia. Przede wszystkim to, z czym się zderzyłem, na co wcześniej nie zwracałem uwagę, to jest to, że przyciągam różnych ludzi, starszych i młodszych. I nie ma tutaj jakby kwestii ograniczających tego, kto mnie ogląda, kto mnie słucha. I to było dla mnie niesamowite, bo wcześniej miałem takie poczucie, że jeszcze jestem taki młody, pewnie mnie ocenią, że jestem taki jeszcze, nie wiem, niewystarczająco dobry, że no, gówniarz zna się na życiu, to co on może się znać, nie? Ja mam 20 lat więcej od niego, to co on może mi tam powiedzieć, nie? Okazało się inaczej. Okazało się, że osoby starsze mają może dużą trudność, żeby mnie zrozumieć, to jest jedna sprawa, bo gdzieś czuli to intuicyjnie, tak? Każdy czuje intuicyjnie i mnie też ludzie czuli intuicyjnie. No ja też się uczyłem przede wszystkim przemawiania, więc to nie jest tak, że ja od razu uchwyciłem za mikrofon, za aparat i już nawijałem tutaj swoim czystym rapem. W tej chwili mam duże doświadczenie, więc mogę się tutaj z wami pochwalić, ale wtedy uczyłem się tego, jak przemawiać. Co ja mam mówić? Przede wszystkim, co ja mam mówić do kamery? Co ja chcę przekazać ludziom, nie? Już nie jestem sam. Wiem, że nie jestem sam. Wiem, że to nie jest tylko coś, co dotyka mnie. Jeżeli chcę uczyć ludzi, inspirować ich, to muszę zadać sobie pytanie, czego ludzie potrzebują? Czego oni potrzebują? Czy potrzebują tego, co ja? No, załóżmy, że tak. No to czego ja potrzebuję? Jakie są moje potrzeby? Wcześniej dużo studiowałem, ucząc się literatury literatury psychologicznej, duchowej, filozoficznej, tak jak mówiłem wcześniej. To był już ten okres, kiedy ja zaczynałem projekt. Dużo książek czytałem. Ericha Fromma, może ktoś z was kojarzy, Alana Wattsa, Carla Junga. No, całkiem sporo książek w tych tematach przeczytałem. To, co mi się najbardziej spodobało w tej kwestii filozoficznej, to jest to, że każdy człowiek
jako indywiduum, jako istota samoświadoma, zderza się z pewnymi ograniczeniami w życiu. Są ograniczenia fizyczne, psychiczne, biologiczne, to są ograniczenia kulturowe, rodzinne, mentalne, nasze własne, nie? Ale to, co jest charakterystyczne w wielu tych przekazach, dla mnie to jest nawet sedno tego samego, bo każdy filozof opowiada tak naprawdę o sobie, tylko używa to swojego własnego języka, ale ta kwestia egzystencjalna w większości książkach jest zachowana. Mówię w większości, bo no, część książek jest bardziej abstrakcyjna, część jest taka bardziej luźna. No dobra, pomijmy tę kwestię na chwilę. Jest człowiek, jestem ja, jesteście wy. Bach, pojawiłeś się. Ni z dupy, ni z pietruch. Sorry za słownictwo, czasami używam takich ogólników, żeby było łatwiej i szybciej. No i co zrobić z tym życiem? Mam problemy, mam potrzeby, jakieś doświadczenia, jakąś wiedzę, znajomych, bliskich, to wszystko wokół mnie jest. No zastosuję tą technikę, tą praktykę, tamtą metodę, tego posłucham, tamtego posłucham, coś tam wiem, ale tak naprawdę nadal jestem w tym samym miejscu, nie? No bo w zasadzie gdzie pójdziesz, tam będziesz. Zawsze jesteś w tym miejscu, w którym jesteś teraz. Możemy zadać sobie pytanie, czym jest to miejsce, w którym jestem teraz? I w jaki sposób to miejsce, w którym jestem teraz, prowadzi mnie do następnego miejsca, w którym będę tam i kiedyś, nie? No w zasadzie tam i kiedyś, i tu i teraz, jak popatrzymy na to z takiego punktu widzenia absolutnego, to są te same miejsca, nie? No i tak ucząc się, studiując to wszystko, doszedłem do takiego wniosku, że każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną osobowość, każdy z nas może przejawiać się w inny sposób, ale te kwestie egzystencjalne dotykają nas w bardzo podobny sposób. Gdy poznałem Michała Kucnera, o którym wam powiedziałem wcześniej, zacząłem też robić warsztaty, zacząłem robić też spotkania na żywo, online, zacząłem pracować z ludźmi, zacząłem dzielić się swoją własną mądrością, swoim własnym doświadczeniem. Uświadomiłem sobie, że wiele osób szuka, że jest coraz więcej osób, które szukają, że dzięki internetowi dostęp do wiedzy jest coraz bardziej powszedny, jest dużo większa łatwość w tym, żeby się czegoś nauczyć czy dowiedzieć. No i moją taką rolą jest to, żeby dzielić się swoim własnym doświadczeniem i pokazywać to, co ja robię, jak ja to robię, dlaczego tak robię i mieć nadzieję, że ktoś może z tego skorzystać. Tak jak powiedziałem wcześniej, trudno jest odnaleźć odpowiedź na pytanie, czego chcą inni ludzie i dopóki nie odnajdziemy odpowiedzi na pytanie, czego ja chcę, no to w większości czasu możemy stać w takim jakby rozdrożu, nie? I ta kwestia pomiędzy mną a światem zewnętrznym, to jest ta kwestia, która dotyczy wszystkich. W ten sposób też dotarłem do takiego monomitu, może ktoś z was kojarzy, podróż bohatera. Jest to taki motyw podróży człowieka, który wychodzi od siebie z domu, wychodzi ze strefy komfortu, poznaje swojego pierwszego mentora, ten mentor daje mu jakąś wskazówkę, tipa. Ten bohater jest trochę przestraszony, nie chce wyruszyć na przygodę, ale coś go ciągnie dalej. No i ten bohater troszeczkę przestraszony, taki mętny, nie wie co ma ze sobą zrobić, ale ma wizję. On wie, że ma wyruszyć z domu i odbyć jakąś przygodę. No i ten mentor daje mu tą wskazówkę, on jednak pcha się dalej, tak, już troszeczkę na siłę zostanie kopnięty przez życie. Wychodzi z tej strefy komfortu, zderza się z różnymi sytuacjami nietypowymi. Poznaje jakichś wrogów, poznaje przyjaciół, poznaje jakieś różne zjawy, różne wróżki, jakieś takie doświadczenia, które go kształtują. Przechodzi przez doświadczenie, które go totalnie transformuje. Doświadczenie, w którym jest w totalnej samotności i musi sobie poradzić sam ze sobą. Bohater poniekąd umiera tam, tak? I ginie. Zostaje strawiony przez różne siły nieświadome, podświadome, przez jego samego, jego ego dojrzewa. On uczy się tak naprawdę godzić ze sobą, godzić ze śmiercią, godzić z całością swojego własnego życia. Bohater uzyskuje supermoce, tak? Na drodze swoich własnych treningów, gdzieś tam samodoskonalenia. Poznaje takiego ostatecznego wroga, z którym ma się zderzyć. Pokonuje tego wroga. Zdobywa ogromną mądrość, wraca do społeczeństwa, no i dzieli się tą mądrością z innymi. Ta metafora nie dotyczy mnie, tak? To nie jest tylko kwestia mnie. Ja uważam, że każdy z nas jest takim bohaterem. Z własnego doświadczenia wiem, że media społecznościowe i internet są mega środkiem przekazu. Dlatego chciałbym was zachęcić do tego, że jeżeli macie jakieś doświadczenie, macie jakieś przeżycie, coś, z czym chcielibyście się podzielić ze światem, jeszcze nie czujecie się na tyle pewni i komfortowi w tym, żeby dzielić się swoim własnym doświadczeniem, to pamiętajcie, że nigdy nie wiecie, kto jest po drugiej stronie, kto może skorzystać z waszej wiedzy i mądrości.
nawet jeżeli wydaje wam się, że macie tylko proste wnioski, proste przemyślenia, które nie mają jakiejś składni logicznej, przynajmniej na początku, to zachęcam was do tego, żebyście chwycili za ten aparat, chwycili za ten telefon, nagrali to, co przychodzi wam w sercu, co umysł chciałby przekazać całemu światu i miejcie tą odwagę, żeby to po prostu opublikować w internecie. Przynajmniej to jest to, co ja zrobiłem, co bardzo dużo mnie nauczyło i pchnęło moją drogę dalej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o czas, wiem, że już jest 10:00, troszeczkę później zacząłem. Nie chcę przedłużać, bo zaraz będą kolejne tutaj aktywności. Dzięki wam z całego serca, że tutaj jesteście i mnie wysłuchaliście. Koniec końców, mój rozwój trwa dalej. 6 lat już prowadzę kanał na YouTubie, się wszystko troszeczkę rozrosło. Dzięki Darkowi, tutaj F, mam szansę wystąpić tutaj przed wami, podzielić się tym doświadczeniem. Myślę, że w przyszłości niejednokrotnie jeszcze tutaj zawędruję, podzielę się kolejnymi wnioskami, jakimiś doświadczeniami. To, do czego was zachęcam, to jest to, co wspominałem wcześniej. Wykorzystajcie siłę i moc mediów społecznościowych do tego, żeby dzielić się swoim własnym doświadczeniem. Miejcie odwagę, żeby po prostu otwarcie podzielić się swoją historią. Nie musicie być mędrcami, nie musicie być nauczycielami, nie musicie wchodzić w rolę coacha. Możecie być po prostu sobą. I tak, jak czujecie, po prostu opiszcie to, co przeżywacie, czego doświadczacie, bo nigdy nie wiecie, kogo możecie tam zainspirować po drugiej stronie. A kto wie, może przyciągniecie kogoś cudownego, kogoś wspaniałego, nawiążecie jakieś nowe relacje, życie pokieruje was w takie miejsca, których byście w życiu się nie spodziewali, że możecie po prostu zawędrować. Dzięki wam bardzo serdecznie i widzimy się później.